Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi. Dzięki za wszystkie pytania, które mi zadaliście, zaraz sobie je przeczytamy, ale przede wszystkim dziękuję wam za to, że jesteście, że oglądacie moje filmy, że klikacie lajki, że subujecie mój kanał. Dzięki wam bardzo, że jesteście ze mną przez te wszystkie lata. Kto zamówił taką pogodę na dzisiejsze Pytanie i Odpowiedzi? Autentycznie, nie ma tu zasięgu. A, pierniczy, co teraz? No kurde, nie mogę się połączyć. Jedziemy stąd, kurde. O, no i teraz to tak, teraz to się wszystko ładnie ładuje. O, wrzuciłem w ogóle zdjęcie z pokerem. Pop the hood. 147 pytań. Wszystkich chyba nie dam rady ogarnąć, ale lećmy te najwyżej punktowane. Tylko legendy pamiętają wyzwania z Forza Horizon 3. Tak, tam zaczęliśmy wyzwania od widzów w Forza Horizon 3. 4 najgorsze wyzwania od widzów. Teraz, ponieważ zrezygnowałem z Twitcha, będziemy mieli więcej czasu na robienie właśnie tego typu fajnych rzeczy na YouTubie. Czy pamiętam te piękne czasy Forza Horizon 2? Bo dla mnie to są piękne wspomnienia. Oczywiście, że pamiętam Forza Horizon 2. To jest moja pierwsza Forza, tak w ogóle. Pierwszy raz tak naprawdę Forza Horizon 2 zajarałem się, kiedy zobaczyłem wideo u youtubera Yoji720, który nagrywał na Xboxie 360 Forza Horizon 2 i widać było, wiesz, to fajne rozmycie gdzieś tam po bokach, ten efekt prędkości, to robiło na mnie mega wrażenie i to był powód, dla którego kupiłem sobie Xboxa One. Po to tylko, żeby grać w Forza Horizon 2. Ja nie miałem tam żadnych innych gier. Jakiej gry premierę chciałbym najbardziej przeżyć jeszcze raz? To jest bardzo fajne pytanie, bo są takie gry, które chciałbym ograć jeszcze raz, ale wiesz, ogrywanie drugi raz tego samego to już nie jest to samo, nie? Najlepiej byłoby je zapomnieć i przeżyć to jeszcze raz. To jest taka jedna gra, nazywa się Half-Life 2 z genialną fabułą, tylko wiesz, ja już to przechodziłem. Pamiętam, że kiedyś jak pierwszy raz przechodziłem tę grę, to tak cały czas z otwartą miapą, takie wow, jak to wygląda. To było dla mnie genialne przeżycie, ale to było kiedyś, nie? Teraz gry wiadomo, że są lepsze niż te, co były kiedyś. Kiedyś się tak nie zwracało uwagi na różne bugi, glitche i tak dalej. Czy będą kiedyś odcinki ze starych farmingów? Nie chodzi o przechodzenie gry, a pojedyncze odcinki, żeby zobaczyć, jak te gry wyglądały. Ja zacząłem swoją przygodę od farminga 15 i gdzieś jeszcze mam płyty od farminga 15. W 13 nie grałem, a jeszcze są jakieś tam wcześniejsze farmingi. Wiem, że 15 wyglądała słabo, 13 widziałem gdzieś na YouTubie u kogoś na gameplayu i wygląda tragicznie. Ta gra wygląda źle, nie wiem, czy byłbym w stanie tam grać. Czy wrócisz kiedyś do Forza Horizon 4? A jak tak, to czy pamiętasz o Forza Horizon 4 RP i film pożegnalny z Forza Horizon 4? Film pożegnalny jest taki temat, znaczy miałem to zrobić wcześniej dużo, miałem to zrobić rok temu, nawet chyba 2 lata temu. No fajnie to wszystko przygotowaliśmy, ale to jest moja wina, no jakoś tego nie zrobiłem, zapomniałem, potem ktoś mi przypomniał, mówię, już zasiadałem do nagrywania tego i tak powinienem to zrobić, ale nie wyszło. Czy pamiętam o Forza RP? Pamiętam, ta seria opierała się z jazdy z jednego miejsca na drugie bez jakiejś takiej dodatkowej mechaniki. Na przykład chciałbym móc skolować sobie samochód, załadować go, wiesz, na jakąś lawetę, przewieźć gdzieś tam, no nie? Mieć jakąś taką dodatkową mechanikę poza zwyczajnym jeżdżeniem samochodem. Bardzo fajną grą do robienia tego typu serii byłoby Beam Engine Drive. Teraz uczę się Beam Engine Drive, żeby, wiesz, dobrze ogarnąć tę grę, jej mechaniki. Beam Engine Drive właściwie są nielimitowane możliwości, jeśli chodzi o to, co możecie w tej grze zrobić, no nie? Plus mamy świetną obsługę kierownic i myślę, że ta seria będzie naprawdę kozacka. Będzie więcej filmów z Assetto Corsy. Ej, nie czytam waszych nicknamów, bo pokazuję wam się teraz na ekranie. Kto napisał co i jak, nie? A ja będę was, tamte niki przekręcał, więc po prostu widzicie i tak na ekranie. Ciężko ją jest dobrze pokazać na YouTubie. To znaczy, fajnie ona wychodzi na shortsach, na różnych rolkach i tak dalej, gdzieś tam na Instagramie, jak widzicie, czy na TikToku. Nie, jak tam ktoś jedzie na Shutoko, ściga się między samochodami. To jest fajne, no nie? I takie shortsy pewnie będę robił. Ale żeby nagrać coś ciekawego, to musiałbym zaprosić na przykład Markuisa i żebyśmy razem sobie pogadali o driftowaniu.
on teraz uczestniczy w konkursach driftowych, takich prawdziwych sim racingowych i naprawdę wygląda to fajnie, jest to ciekawy temat, bardzo mi się podoba to, co on robi i chciałbym jego zaprosić, żeby on mnie na przykład nauczył takiego, wiesz, pro driftowania w Assetto Corsie, synchronicznego, jakieś tandemy czy coś takiego. To jest fajne. Nawet zrobiłem taką miniserię z nauki driftowania w Assetto Corsie i powiem wam, Assetto Corsa jest najlepszą grą do driftu. Nie grałem w nic lepszego, driftuje się tam po prostu fantastycznie. Trzeba oczywiście dużo praktyki grania na kierownicy, wiedzieć jak kierownica działa, jak mniej więcej driftować. Ucząc się driftowania w Forza Horizon 5 nabyłem trochę takich słabych nawyków, ale Assetto Corsa wszystko wyprostowała. Jak ja tam wbijam na drifting, wiem, że będę się dobrze bawił. Co polecasz zrobić, żeby szybko się rozwinąć w Forza Horizon 5? Chodzi ci o zdobywanie kasy, wheel spinów i tak dalej, tak? Wiesz co, ciężko teraz jest tak naprawdę zrobić coś tak na szybko, że dzisiaj instalujesz grę, a jutro masz 15 milionów kredytów na przykład. W Forze wystarczy po prostu grać i po jakimś czasie kupisz sobie te wszystkie posiadłości. Nie ma tam większego sensu z mojej perspektywy osoby, która gra od premiery, żeby jakoś skupiać się bardzo na tym zarabianiu pieniędzy, bo po jakimś czasie, jak już zdobędziesz sobie wszystko, masz już te wszystkie samochody, wszystkie posiadłości, to ta gra robi się taka nieciekawa pod względem zdobywania czegokolwiek. Dlatego z mojej perspektywy polecam ci po prostu sobie grać, znaleźć jakiś swój sposób grania w Forze i cieszyć się każdym odblokowanym samochodem albo każdym nowym kupionym samochodem gdzieś tam w grze. Najwięcej kasy właśnie jest z tych wheel spinów, a jeśli chcesz zdobyć ich więcej, to po prostu rób sobie wyzwania. To po angielsku nazywa się accolades, po polsku nie wiem jak, ale to są te takie wyzwania, które dostajesz za coś, na przykład, że musisz przejechać jakiś wyścig danym samochodem albo coś takiego. W ogóle zrobimy przerwę, bo mam nowy mikrofon, jeszcze nigdy nie testowałem go na większej odległości. Pójdę kawałek tam dalej i zobaczymy, z jak daleka mnie łapie, okej? Okay? Ja biegam! Słychać mnie? Jestem zadowolony ze swojego progresu, kariery na YouTubie. Już tyle lat nagrywasz, nadal masz tyle pomysłów na ciekawe odcinki. Ja znalazłem po prostu coś, co lubię robić. Każdemu z was to życzę. Jak wyobrażałem sobie karierę na YouTubie, gdy zaczynałem nagrywać, cieszę się z tego, co osiągnąłeś. Bardzo się cieszę z tego, co osiągnąłem. I czy jak zaczynałem nagrywać na YouTube, kompletnie nie myślałem o YouTubie w kontekście jakiejś tam kariery. Teraz też nie patrzę na to jako na taką karierę, tylko patrzę na to z takiej perspektywy, jestem tutaj, robię to, co lubię tu i teraz, cieszę się z tego bardzo i nie wyobrażam sobie życia, żeby nie wymyślać czegoś nowego, co bym mógł nagrać, pokazać. Ale tak, nie myślę o tym w kontekście jakiejś tam kariery, że tak jak w korpo myślą, nie, że dzisiaj jestem jakimś pracownikiem niższego szczebla, a za rok będę jakimś tam pracownikiem wyższego szczebla i później jeszcze większym pracownikiem. Nie no, staram się robić wszystko tak, żeby sprawiało mi frajdę, ale też tak, żeby widzowie byli zadowoleni z tego, co oglądają. Może żeby miło spędzili czas przy tych odcinkach, żeby poprawić im humor. Co sądzę o Volkswagenie Golf MK2 i o całym Volkswageny z lat 70. do teraz? Uff. To są samochody, które zawsze były gdzieś głęboko wszyte w moim sercu. Ja strasznie lubię małe samochody, takie jak na przykład Abarth 500. Uwaga! Lubię małe samochody, dlatego że dostarczają one sporo frajdy z jazdy. Chciałbym przetestować na przykład Toyota Yaris Gazo Racing. 1.6, 3 cylindry, stały napęd Torseny na 4 koła. Co wy na to? A co do Golfa MK2, ja jestem bardziej w kierunku Golfa 4. To jest moje auto marzeń. Było moje auto marzeń, jak byłem mniejszy, jak kupowałem sobie pierwszy samochód. Żałuję, że nie kupiłem Golfa albo BMW E46. Tylko kupiłem jakieś Volvo, o której tak się spali. Taki pro tip dla was. Kupcie, jak jesteście młodzi, nie macie żadnego domu na utrzymaniu ani nic. Kupcie sobie samochód, który wam się podoba. Tył, napęd, bawcie się nim, nie wiem, spotkajcie się gdzieś z kolegami, jedźcie na zloty. Nie szukajcie samochodu, który będzie wytrzymały, który będzie oszczędny. Kupcie to, co wam się podoba. Na oszczędność przyjdzie czas później. W Forza Horizon 5, kupując jeden z domów, dostaniemy codziennie losowanie. Warunkiem jest udział w festiwalu w Meksyku. To jest zrobione po to, żebyś codziennie wbił do Forzy. Przede wszystkim każda gra ma coś takiego, żeby jak codziennie wbijesz, dostaniesz jakąś nagrodę, nie?
kurde, gościu pojechał całkowicie zaśnieżonym autem. Jakby go pały zobaczyły, od razu mandat leci. Musisz chyba jedne mistrzostwa ukończyć. Ten Willspin nie był jakiś bezwarunkowy, że jak kupisz tą chatę, to chyba zawsze masz. Ale pewnie ktoś ci w komentarzu pod tym filmem da znać, jak to działa. Czy będzie jeszcze SnowRunner albo Scrap Mechanic? Na pewno będzie SnowRunner, ale ze Scrapa musimy zrezygnować. W której grze jeździ się wygodniej? Euro Truck czy Forza Horizon 5? Euro Truck. Forza, niestety, ten widok z kokpitu, ja się w tym nie odnajduję. Nie potrafię po prostu jeździć na widoku z kokpitu w Forza Horizon 5. A wy umiecie? Jakoś tak, nie wiem, te kokpity, ten widok z kokpitu jest taki za wąski, no nie potrafię po prostu. Nie potrafię wyczuć tego samochodu, tej prędkości. Z kolei w Euro Trucku, wiesz, możesz sobie ustawić kokpit jak chcesz. To jest symulator, tam się jeździ inaczej. Dają zupełnie inne doznanie niż Forza. Forza to jest taka arcade'ówka. Gdyby w Fordzie lepiej można było ustawić sobie kamerę w kokpicie, na pewno częściej bym na niej jeździł. Czy planujesz odświeżyć jakieś stare serie typu Need for Speed Most Wanted, Carbon? Bardzo chciałbym zagrać w Carbona. Myślę, że warto tą grę odświeżyć. Chciałbym wrócić do tego trybu rzeźbienia zderzaków, takiego, wiesz, hardkorowego tuningu samochodów. Nowy Need for Speed daje dużo możliwości. Need for Speed Heat daje dużo możliwości. Need for Speed Payback daje dużo możliwości, jeśli chodzi o tuningowanie. Carbon to już jest stara gra. Ile ona ma lat? 2006 rok chyba, no nie? Jeszcze 3 lata i będzie miała 20 lat! Tam mieliśmy rzeźbienie tych zderzaków. Chciałbym to sobie jakby powrócić do tego. Pamiętam, że tam się trochę kiepsko jeździło samochodami w porównaniu do Need for Speedów, które kiedyś wychodziły, ale w porównaniu do tych Need for Speedów, które teraz wychodzą, chyba jeździło się tam całkiem dobrze, no nie? Jakie plany na stanowiska w 2023 roku? Może rozbudowa? Kierownica Moza, którą dostałem teraz do testów, jest przefantastyczna, fajnie mi się na niej jeździ, naprawdę. I chciałbym zbudować jakieś takie mini stanowisko rozkładane albo coś takiego właśnie do tej bazy. Wygląda ona zajebiście. Chciałbym czasami do niej sobie wbić. Oczywiście wrócę do mojego Fanateka, bo jest kompatybilny z większą grupą gier. Mogę grać na wszystkich konsolach. Myślałem przez chwilę o takim zestawie do ruchomego fotela albo coś takiego, ale nie wyobrażam sobie, żeby 180-kilowe razem ze mną to chyba 220 urządzenie stukało o ziemię. Na pewno sąsiedzi by do mnie przyszli za mną. Ja cały czas coś tam rozbudowuję, dodaję jakieś tam wentylatory, jakieś takie, wiesz, pierdółki, pierdolety różne takie, które mi ułatwiają jeżdżenie w grach. Ale są to takie delikatne zmiany. Czy uważasz, że algorytm YouTube'a ci pomaga, czy raczej przeszkadza? Zauważyłem, że algorytm jest jaki jest. Raz jest dobry, raz jest niesprzyjający, raz jest sprzyjający. Ale prawda jest taka, że jeśli YouTuber robi nieciekawe filmy, to widzowie nie będą chcieli go oglądać i algorytm zawsze sprawia, że taki YouTuber ma mniej po prostu wyświetleń. No, trochę mnie to bawi, jak YouTuberzy gdzieś tam martwią się, czy robią specjalne filmy, że algorytm mnie nie lubi, że coś tam. Jasne, jak cię nie lubi, to nie wiem, stwórz nowy kanał, zacznij nowy content, zrób coś nowego, ale nie płacz, bo nie ma o co, no. YouTube tak naprawdę podbił mi mega zasięg w ostatnim roku. Byłem zszokowany, bo w grudniu osiągnąłem historyczne najwyższe zasięgi kiedykolwiek na moim kanale. Teraz trochę te zasięgi spadły, widzicie, że tam tych wyświetleń jest mniej, ale nie przejmujcie się, no. Ja będę starał się robić jak najlepsze filmy i zobaczymy, jak będzie w tym roku. Kurde, mam nadzieję, że was zaskoczę. W jakiej grze masz najwięcej spędzonego czasu? Nie wiem. Wiesz co, nie liczę tak. Kto by tam liczył? Jak się dobrze bawisz, to się dobrze bawi. A ile czasu spędziłeś? Czy to ważne? Czy będzie seria z tanich i innych gier wyścigowych niż Forza Horizon? Mam na myśli Life for Speed. Chodzi ci o takie steamowe, tańsze gierki, które gdzieś tam są, na przykład do driftowania. Tak, myślę, że jak najbardziej potestujemy sobie różne takie gry. Carixa mi się na przykład bardzo fajnie gra. Carix, Drift Online. Ile kosztuje takie stanowisko dla początkujących Forze podobne jak ty masz? Z mojej perspektywy nie warto na początku wydawać dużo pieniędzy. Potrzeb sobie kierownicę do biurka,
Sprawdź, czy to lubisz, czy ci się podoba. Na początku jeździ się ciężko, więc wybierz sobie po prostu jakąś taką zwykłą grę, gdzie się jeździ. I w miarę rozwijaj to, dokupuj nowe rzeczy, zmień kierownicę, zmień bazę, ale nie inwestuj za dużo. Od kiedy mam zajawę na motoryzację? Od bardzo dawna. To jest w ogóle taka historia, o której chyba jeszcze nigdy nie mówiłem. Chyba miałem, nie wiem, z 5, 10 lat, coś takiego. Robiłem pojazdy po starych wózkach dziecięcych. Normalnie doczepiałem sobie koła, mój tata mi zespawał taką ramę z jakichś prętów, z czegoś tam. Wszedłem po złomowiskach, zabierałem kółka od starych wózków dla dzieci, doczepiałem do tego i miałem takiego gokarda i zjeżdżałem normalnie z górek. Ścigałem się z moim bratem, który też miał podobnego gokarda. I to była moja pierwsza zajawka. I jak patrzę teraz, że można sobie kupić ciężarówkę elektryczną, zabudowaną w Scanie, możesz sobie kupić elektryczną dla dziecka za 2 koła i normalnie ten dzieciak może sobie do środka wsiąść, tam masz wszystkie instrumenty, jakąś muzyczkę i tak dalej, może sobie jechać tym elektrykiem 15 na godzinę. Nie jest szybko, ale może sobie jechać, nie? Ja bym się chciał urodzić w tych czasach. Kiedy zrobisz odcinek o kierownicach na początek? Bardzo dobrze, że o tym pytasz. W sumie mówiłem już, że zamówiłem teraz kierownicę Trasmaster TMX. 882 zł kosztowała. Nie warto kupować kierownic, które nie mają force feedbacku. Ktoś mi tam wysyłał, żebym kupił jakąś Hori FWO czy XWO, coś takiego. Pierwsze co wszedłem na jakąś stronkę, zobaczyłem, że nie ma sprzężenia zwrotnego. Lepiej grać na padzie niż kupić taki sprzęt. Naprawdę. To nic wam nie daje, kompletnie. Jakikolwiek force feedback myślę, że będzie lepszy niż jazda na samej sprężynie. Jak rozpoczęła się moja kariera z symulatorami? Nie wiem, chyba w Eurotracku, tak mi się wydaje. I może farming? W sumie farming to też symulator, ale nie jest to taki symulator na kierownicę. Pewnie ci chodzi o kierownicę, no nie? No to myślę, że Eurotrack. Zacząłem grać w Eurotracka i się trochę wciągnąłem w tą taką symulację. Kurde, nagadaliśmy się. Widzę, że na kamerze wyskoczyło już dużo czasu. Za dużo. Mam wrażenie, że trochę za mało tych komentarzy odpowiedziałem, ale wybrałem te od góry najwyżej oceniane. Będę musiał więcej robić takich odcinków Q&A. Mam nadzieję, że wam się podobał ten. Lecę, bo zimno. Trzymajcie się. Na razie. Kajas. Ja